Na Puls Dnia zaprasza Mateusz Mękina. Dobry wieczór Państwu. Dziś piątek, 22 dzień lipca. Zobaczmy najważniejsze wydarzenia z Poznania i z regionu. Efektowne zwycięstwo kolejorza przyniesie przełamanie. Obserwując mecze Lecha poprzednie, to niewiele wskazywało, że aż tak łatwo Lech sobie z Gruzinami poradzi. To był najlepszy moment, aby Lech mógł się odrodzić. Akcja służb na rynku. Ulatniał się nieznany gaz. W wyniku tego uszkodzenia, tego stropu, tego zamknięcia, no, pracownicy poczuli ten zapach niepokojący. Dawcy krwi pilnie poszukiwani. Jest okres letni, no, jest to zawsze okres trudny dla jednostek publicznej służby krwi, ponieważ dawcy, no co, no myślimy o wakacjach raczej, a nie o oddawaniu krwi. Na początek coś ze świata wielkiej polityki. Jutro w nasze strony przyjeżdża lider partii rządzącej Jarosław Kaczyński. Dużo emocji w ostatnich dniach budziło jego planowane spotkanie pod Poznaniem. Miało być w Zalasewie koło Swarzędza, ale sprzeciwiły się temu tamtejsze lokalne władze. Najnowsze ustalenia zna nasz reporter Jakub Pięta. Dobry wieczór, Kuba. Czy wiadomo, gdzie w końcu prezes Prawa i Sprawiedliwości zamierza spotkać się z mieszkańcami nie tylko Poznania, ale i okolic? Dobry wieczór. Tak, była to ciężka przeprawa, ale partia Prawo i Sprawiedliwość wreszcie wytypowała oba miejsca jutrzejszych spotkań z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Jako pierwsze o tej sprawie pisali dziennikarze portalu epoznań.pl i z tych zebranych przez nich informacji wiemy, że pierwsze z jutrzejszych spotkań odbędzie się o godzinie 15 w centrum konferencyjno-wypoczynkowym nad samym Jeziorem Kurnickim. I co ciekawe, z tego miejsca można zauważyć, że ta decyzja spotkała się już z reakcją internautów. Od kilku godzin można obserwować systematyczny napływ opinii i to opinii niezbyt pochlebnych, nawiązujących właśnie do spotkania z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Natomiast jeśli chodzi o to drugie spotkanie, odbędzie się ono w Poznaniu, w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej przy ulicy Piotrowo. Długo trzeba było czekać na potwierdzenie tych informacji, bo można mieć delikatne wrażenie, że biuro prasowe PiS traktowało to spotkanie jak największą tajemnicę. Natomiast ostatecznie biuro prasowe partii Prawo i Sprawiedliwość potwierdziło obie te lokalizacje jutrzejszych spotkań. Natomiast jeśli chodzi o organizatora tych spotkań, czyli posła Bartłomieja Wróblewskiego, oczywiście z Prawa i Sprawiedliwości, to nie miał on przed sobą lekkiego zadania. Przypomnijmy, jak wyglądała chronologia tych wydarzeń. Mianowicie jako pierwsze miejsce tego poznańskiego spotkania planowane był Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Plan ten jednak spalił na panewce, bo uczelnia odmówiła udostępnienia swych progów właśnie prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, zasłaniając się przy tym apolitycznością. Natomiast jeśli chodzi o to spotkanie w powiecie poznańskim, to na pierwszy ogień miała pójść sala przy Szkole Podstawowej numer 2 w Zalasewie pod Swarzędzem. I tutaj ponownie plan nie wypalił. Ten plan niestety nie udał się, ponieważ pierwszy zastępca burmistrza Swarzędza w mediach społecznościowych z oficjalnych profili miasta i gminy poinformował, że ani ta, ani żadna inna szkoła w gminie Swarzędz nie jest miejscem na organizację wieców politycznych. Cóż, poseł Bartłomiej Wróblewski, choć w ostatnich dniach był dla mediów, można powiedzieć, dość nieuchwytnym, jednak skomentował sprawę w internecie i tam odniósł się do decyzji gminy Swarzędz jako zaskoczony, a całe zamieszanie z organizowaniem tych miejsc na jutrzejsze spotkania porównał do demokracji socjalistycznej. Jeśli natomiast chodzi o te spotkania, które mają się jutro odbyć właśnie w Kurniku i w Poznaniu, to wiadomo z relacji dziennikarzy Poznań, że wejściówki na nie są praktycznie nie do zdobycia, ale wiadomo już też, że będą się odbywać spotkania, można powiedzieć, alternatywne, bo na przykład mieszkańcy
mieszkańcy Kórnika w sieci jasno deklarują, że będą oni protestować zarówno przeciw działaniom i przyjazdowi samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jak i przeciwko działaniom partii rządzącej. Jutro Jarosław Kaczyński, między innymi na Politechnice Poznańskiej, o czym informował Państwa Jakub Pięta, a my będziemy relacjonować dla Państwa wizytę prezesa Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu w jutrzejszym Pulsie Dnia. Zmieniamy temat. Przepis na przełamanie? Być może okaże się nim efektowna pięciobramkowa wygrana w europejskich pucharach. Wczoraj Lech Poznań na własnym stadionie rozgromił mistrza Gruzji i to aż 5-0. Kibice cieszą się tym bardziej, że mecz wcale nie zapowiadał się tak łatwo. Damian Wełna. To był najlepszy moment, aby Lech mógł się odrodzić. Po trzech porażkach przyszła pora na przełamanie. Kolejosz na własnym stadionie rozgromił rywali z Gruzji. Choć kibice w drodze na mecz nie spodziewali się tak łatwej potyczki. Nie będzie lekko, ale myślę, że Lech da z siebie wszystko i wygramy. Trudno będzie. No, wiadomo, jak Lech wszedł w sezon, nie? Taki mecz na odblokowanie będzie bardzo, bardzo, bardzo trudno. Zdecydowanie będzie ciężki. Ciężki mecz będzie. Podopieczni Johna van den Broma szybko jednak otworzyli worek z bramkami. Gruzińskiego golkipera już w 10 minucie pokonał Michał Skóraś. Szybko strzeliliśmy bramkę i nie zatrzymaliśmy się na tym. Po prostu tworzyliśmy sobie kolejne sytuacje. Gdzieś często uderzaliśmy z dystansu, przeciwnik musiał do nas wyjść i robiły się bardzo duże przestrzenie w środku. I myślę, że mądrze rozgrywaliśmy po prostu ten mecz. Skóraś dwukrotnie wpisał się wczoraj na listę strzelców. Podobnie jak João Amaral, ostatnio nie w formie, jednak tym razem pokazał się lepiej i również strzelił 2 gole. Autorem ostatniej bramki dla Lecha był Mikael Iszak. Co więcej, piłkarze Lecha zachowali czyste konto. Gruzini chyba troszkę za ambitnie chcieli zagrać w Poznaniu, a niespecjalnie mieli do tego umiejętności, bo podeszli do sprawy bardzo ambicjonalnie. Chcieli rozpoczynać krótkimi podaniami od tyłu, wyprowadzać piłkę od własnej bramki, a chyba niespecjalnie mieli do tego umiejętności techniczne. I was thinking, oh my God. To reakcja trenera Lecha na wczorajszą wiadomość o niedyspozycji środkowego obrońcy Maksymiliana Pingota. Kogo mogę umieścić na pozycji stopera? Siedziałem wtedy z Tomaszem Rząsą, dyrektorem sportowym, i zastanawiamy się, jakie mamy opcje. I wtedy uświadomił mnie, że Barry Douglas grał w Premier League na środku obrony. Sam zainteresowany czuł się na tej pozycji pewnie. Jako drużyna często utrzymujemy się przy piłce, więc dla mnie jako obrońcy gra się świetnie, podając piłkę do przodu. Oczywiście mogę teraz powiedzieć, że nie straciliśmy dziś żadnej bramki, dlatego że mieliśmy nowego środkowego obrońcę. Występ Szkota na środku obrony to jednak wyjątkowa sytuacja. Lech potrzebuje wzmocnień na tej pozycji. Wzmocnienia są bardzo potrzebne. No, musem jest kupienie środkowego obrońcy. To jest w pewien sposób grzech zaniechania władz Lecha Poznań, że dopuścili do takiej sytuacji, że liczyli trochę naiwnie, że a może uda się troszkę zaoszczędzić, może nie będzie potrzeba kupować kolejnego obrońcy. No, jednak się okazuje, że to ryzyko się nie opłaciło, bo Lech już przegrał awans do Ligi Mistrzów. Potencjalnych wzmocnień w Lechu można oczekiwać do 1 września. Rewanżowe spotkanie z mistrzem Gruzji w najbliższy czwartek. W kolejnej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji kolejosz może trafić na islandzki Víkingur Reykjavik albo na walijski The New Saints FC. Damian Wełna, Puls Dnia. 21-latek roztrzaskał wypożyczone auto na drzewie. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. 4 młode osoby zostały ranne, a o całym zdarzeniu piszemy na naszym portalu wtk.pl. Do wypadku doszło w Poznaniu na ulicy Koszalińskiej krótko przed południem. Na miejscu lądowała ekipa lotniczego pogotowia ratunkowego. Pracowały też 4 zastępy strażaków. Wypożyczonym samochodem jechały 4 młode osoby, 21-letni kierowca i 3 kobiety. Mężczyzna stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo. Zarówno on, jak i 2 pasażerki trafili do szpitala. Przez kilkadziesiąt minut autobusy linii 146 i 195 kursowały na skróconej trasie do pętli Stary Strzeszyn. Szerzej o tej sprawie piszemy na naszym portalu wtk.pl. Tam także inne ważne i ciekawe informacje nie tylko z Poznania, ale i z regionu. Nieznaną woń poczuli dziś budowlańcy, którzy remontują płytę starego rynku. Znaleźli w ziemi pomieszczenie, którego nie było na żadnych miejskich planach czy mapach.
Wydobył się z niego nieprzyjemny zapach. Na miejscu strażacy oraz jednostki chemiczne sprawdzały, czy nie oznacza jakiegoś zagrożenia. O akcji służb opowiadał nam starszy kapitan Michał Kucierski z Poznańskiej Straży Pożarnej. Około godziny 10:30 strażacy zostali wezwani do niepokojącego zapachu, jaki pojawi się na Starym Rynku. Kiedy strażacy pojawili się na płycie Starego Rynku, okazało się, że podczas prowadzonych prac archeologicznych koparka uszkodziła jeden ze stropów pomieszczeń podziemnych. W wyniku tego uszkodzenia pracownicy budowy poczuli dziwny, niepokojący zapach. W chwili obecnej strażacy wykonują dostęp do tego podziemnego pomieszczenia, żeby wprowadzić specjalną komerę, żeby wprowadzić również urządzenia pomiarowe, które zidentyfikują atmosferę pod kątem toksyczności i wybuchowości. W działaniach bierze udział 6 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna. Z informacji otrzymanych od archeologa, który znajduje się na miejscu, który nadzorował te prace, rzeczywiście wynika, że pomieszczenia tego podziemnego nie było na żadnych mapach. W związku z tym koparka, która tutaj pracowała, pracowała dosyć pewnie. Jednak w wyniku tego uszkodzenia, tego stropu, tego zamknięcia, pracownicy poczuli ten zapach niepokojący, w związku z tym obecność Straży Pożarnej okazała się konieczna. Wielkopolscy strażacy mają pełne ręce roboty. Co rusz dochodzi do pożarów, niektóre były naprawdę duże. To nie przypadek, jest bardzo sucho i w niemal całej Wielkopolsce lasy są objęte dużym zagrożeniem pożarowym. Dziś rozmawialiśmy o tym z gościem wieczoru WTK, którym był brygadier Sławomir Brandt ze Straży Pożarnej. Zobaczmy. To jest taki okres, gdzie tych pożarów jest dużo. Teraz jeszcze się na to nałożyły pożary w obiektach wielkopowierzchniowych, tak jak basen we Wrześni, czy hala tutaj w Czerwonaku. Dzisiaj w nocy w Międzychodzie pożar kompleksu budynków, w których gdzieś naprawiano samochody. I to wymagało zaangażowania dużej liczby strażaków. Myślę, że teraz, jeśli chodzi o te budynki, to jest jakaś taka czarna fala. Ale cały czas równolegle wyjeżdżamy do pożarów upraw. Sezon żniwny jest jak najbardziej teraz w pełni i jeszcze przez kilka dni czy tygodni on jeszcze potrwa i tutaj nie pozostawia nam to złudzeń. Musimy być przygotowani do prowadzenia tych działań. A jak pożary upraw, to automatycznie również i pożary lasów, bo bardzo często zaczyna się od pożarów pola. No, to się przenosi bardzo dynamicznie do lasu i to tak najczęściej właśnie te zdarzenia. Wysokie temperatury, urlopy i wyjazdy. Lato sprzyja odpoczynkowi, ale nie sprzyja bankom krwi. Zapasy się kurczą, a dostawców niestety brakuje. W poprawie sytuacji miała pomóc dzisiejsza akcja organizowana w zajezdni tramwajowej przy ulicy Głogowskiej. Jednak i to zdaje się być zaledwie kropelką w morzu potrzeb. Dlatego RCK IK przypomina, przed wakacyjnym wyjazdem warto zrobić dobry uczynek i oddać krew. Ewelina Dernoga. Nagłe wypadki czy planowe operacje, krew niezależnie od pory roku jest niezbędna, by ratować ludzkie życie. Jednak jak zwykle w wakacje osób, które chcą podzielić się cząstką siebie, jest mniej niż zwykle. Jest okres letni, jest to zawsze okres trudny dla jednostek publicznej służby krwi, ponieważ dawcy, myślimy o wakacjach raczej, a nie o oddawaniu krwi. Największe braki w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu dotyczą zapasów krwi z grup 0 RH- oraz ARH-. Ta populacyjność dawców grup minusowych jest mniejsza w stosunku do grup dodatnich. Jednak niezależnie od tego, jaką mamy grupę krwi, warto podzielić się tą cząstką siebie. Dobrze wie o tym pani Joanna, która krew oddawała dzisiaj w trakcie akcji zorganizowanej w zajezdni tramwajowej przy Głogowskiej. Nie zemdlałam, nie było mi słabo. Oczywiście każdy reaguje inaczej, ale myślę, że nie ma się czego obawiać. Tym bardziej, że gdzieś na pewno są ludzie wykwalifikowani i wiedzą, co robić nawet w takich sytuacjach, a to jest jednak cenne. W ślady pani Joanny można pójść jeszcze jutro. Akcja organizowana przez honorowych dawców krwi PCK przy MPK będzie trwała od godziny 8 do godziny 13.
Wystarczy tak na dobrą sprawę przyjść tutaj, na miejscu jest rejestracja, wywiad medyczny, także tutaj państwo w autobusie, którzy pobierają krew, wszystko sprawdzą i jeżeli ktoś będzie mógł oddać tą krew, to zostanie zakwalifikowany i taką możliwość będzie miał. Jeśli komuś jest jednak nie po drodze do zajezdni przy Głogowskiej, zawsze można odwiedzić siedzibę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Marcelińskiej na Grunwaldzie. Do takiej wizyty warto się dobrze przygotować, zwłaszcza w trakcie upałów. Krwiodawcą może zostać każdy zdrowy człowiek, który ukończył co najmniej 18 lat. No i w danym momencie czuję się dobrze, co jest jeszcze istotne, bo tak tutaj zwrócę uwagę na te wysokie temperatury, które nas tutaj rozpieszczają. Codziennie nawodnienie jest bardzo istotne i ważne w tym takim okresie podwyższonych temperatur. Oprócz krwi RCKiK zachęca również do oddawania osocza, czyli składnika krwi, z którego wytwarza się leki między innymi dla osób chorych na hemofilię czy nowotwory wątroby. Ewelina Dernoga, Puls Dnia. Przypominam, że oglądają Państwo podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. W sklepach brakuje cukru. Uważamy, że braki cukru to wynik spekulacji. W Poznaniu wróciły dziś kartki na żywność rodem z PRL. Dzisiaj rozdajemy te symboliczne kartki, które oddają tak naprawdę ten wzrost cen, który wszyscy razem obserwujemy. Włamywacze grasują w wakacje. Właśnie ten czas jest sprzyjający ku temu, żeby włamywacze mogli skorzystać z okazji, kiedy ktoś wyjeżdża na przykład na wakacje czy na weekend. Wybierając się na wakacje, lepiej pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu naszych mieszkań. Pod naszą nieobecność mogą się pojawić włamywacze, którzy latem niekoniecznie robią sobie wolne. W końcu dla nich to sezon pełen potencjalnych okazji. O tym, jak uchronić się przed takimi nieproszonymi gośćmi, opowiedział nam młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Jeżeli chodzi o okres wakacyjny, analizując poprzednie wakacje, nie widzimy, aby w sposób radykalny wzrastała liczba włamań do mieszkań bądź też innych obiektów. No niemniej jednak właśnie ten czas jest sprzyjający ku temu, żeby włamywacze mogli skorzystać z okazji, kiedy ktoś wyjeżdża na przykład na wakacje czy na weekend. Większość ludzi też myśląc stereotypowo może sobie wyobrażać, że włamywacze działają w nocy, tak? Kiedy ich nikt nie widzi. Natomiast no jakby możliwość dla nich wpadki o tej porze naszej doby jest dużo, dużo większa, no bo jeżeli w nocy jest mało ludzi na ulicy, mało ludzi w pobliżu jakiegoś domostwa i ktoś obcy się kręci, no to natychmiast zwróci uwagę sąsiadów chociażby. A poza tym nigdy włamywacze nie będą mieli takiej pewności jak w dzień, że nikogo nie ma w takim domu, więc raczej z naszych statystyk, z naszych analiz wynika, że oni robią to po prostu w biały dzień. Trzeba pamiętać o tym, że włamywacze zazwyczaj z mieszkań, z naszych domów kradną pieniądze i biżuterię, dlatego zalecamy, żeby nie przechowywać w domu tego typu przedmiotów, a także znaczącej ilości gotówki, po to, by ewentualnie, kiedy doszłoby do takiego włamania, żeby uniknąć strat. Oczywiście warto zadbać o właściwe zabezpieczenie, tak żeby włamywacze w łatwy sposób nie mogli wejść do mieszkania czy też domu. Stosujemy wówczas wszystkie zabezpieczenia i te mechaniczne, i te elektroniczne, które są zainstalowane w wielu mieszkaniach czy też domach, bo jak się okazuje, jak wynika z naszej praktyki, niejednokrotnie właściciele mieszkań i domów nie włączają na przykład alarmów wyjeżdżając na weekend czy też na jakiś dłuższy pobyt wakacyjny. Warto także przed wyjazdem porozmawiać z sąsiadami. Życzliwy sąsiad, który będzie miał, mówiąc kolokwialnie, na oku nasze mieszkanie, to najlepsze zabezpieczenie. Drogo, drożej i pusto na półkach. W sklepach w całej Polsce zaczęło brakować cukru. Producenci przekonują, że zamówienia realizują zgodnie z planem, ale w marketach nie do końca to widać. O co więc chodzi i dlaczego w Poznaniu pojawiły się dzisiaj kartki zupełnie jak w czasach PRL-u? O tym Ewelina Dernoga. Do trzech, a właściwie do czterech razy sztuka.
Zanim udało nam się kupić kilogram cukru, odwiedziliśmy 3 markety. Paczkę udało się zdobyć dopiero w jednym z małych osiedlowych sklepów. To potwierdzenie tego, o czym informują nas widzowie od kilku dni. W Poznaniu brakuje białego cukru, a jak już się go znajdzie, ceny mogą zwalić z nóg. Wczoraj do mnie syn dzwonił, bo ma działkę w Biedrusku. Mówi, mamo, nigdzie cukru nie było tam, nie? I podobno po 8 zł już jest. Problem nie dotyczy tylko stolicy Wielkopolski. Cukru brakuje w całym kraju, nie wiadomo z jakiego powodu. Producenci mówią, że jak najbardziej są w stanie pokryć zapotrzebowanie, które jest na rynku. Natomiast co się dzieje w sieciach handlowych, widzimy. Nie wiadomo, czy to z powodu owczego pędu, czy po prostu faktycznie jakichś problemów z dostępnością cukru. No, bo przecież ten cukier jest. Na problem braku cukru w sklepach i jego wysokie ceny uwagę postanowiła zwrócić również Agrounia. Jej działacze zaalarmowali o tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważamy, że braki cukru to wynik spekulacji, która ma miejsce na rynku i brak działań, odpowiednich działań państwa i odpowiednich urzędów. UOKiK już powinien działać, sprawę wyjaśniać i tego cukru szukać, gdzie on zalega. Zanim jednak sprawa się wyjaśni, miłośników słodkiej kawy czy herbaty może czekać przymusowy cukrowy odwyk. Trudniej teraz będzie także o osłodzenie sobie rosnących kosztów życia. Nie ma dzisiaj w zasadzie spotkań wśród znajomych i rodziny, w których ludzie nie rozmawiają o wzroście cen, szalejącej inflacji, problemach kredytowych, obrzydliwie wysokiej drożyźnie na każdej płaszczyźnie gospodarki. Inflacja w czerwcu wyniosła ponad 15%, a ceny niektórych podstawowych produktów spożywczych wzrosły o niemal 40%. Na dzisiejszej konferencji na Placu Ratajskiego politycy Nowoczesnej próbowali przekonywać poznaniaków, że drożyzna to efekt rządów Prawa i Sprawiedliwości. Panu chrustu w domu zabraknie, pójdzie pan do PiS-u i panu dołożą. W tym celu wręczali mieszkańcom ulotki stylizowane na kartki rodem z PRL-u. Dzisiaj rozdajemy te symboliczne kartki, które oddają tak naprawdę ten wzrost cen, który wszyscy razem obserwujemy. I chcielibyśmy zaapelować też z tego miejsca o prawdziwą politykę antyinflacyjną, czyli przede wszystkim o zmniejszenie ilości wydawanych pieniędzy na kredyt. Rządzący takie oskarżenia, że 60% inflacji oraz wysokie ceny paliw to wina ich partii, zdecydowanie odrzucają. Oczywiście jest to absolutna nieprawda, ponieważ jednak na wpływ na cenę Prawo i Sprawiedliwość nie ma żadnego wpływu na cenę węgla kolumbijskiego, ani na to, co się dzieje na rynku gazowym. I dodają. Dzięki Bogu nie było takiej chociażby katastrofalnej suszy, jak jest w tej chwili we Włoszech. W związku z tym wydaje się, że zbiory, tak jak już widzimy, że zbiory owoców i warzyw są zupełnie niezłe i tak samo będą prawdopodobnie dobre zbiory zbóż, czyli chleba nam nie zabraknie, oleju nam nie zabraknie, cukru nam nie zabraknie. Braki na sklepowych półkach mogą zostać zapełnione, jednak jak zwraca uwagę redaktorka portalu spożywczego Agata Kinasewicz, na spadek cen nie ma co liczyć. W czerwcu ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły o prawie 46%. Więc łatwo sobie wyobrazić, jeżeli te podstawowe produkty zaczynają drożeć, łatwo sobie wyobrazić, co dzieje się z tymi produktami po przetworzeniu. Tego, że jeszcze głębiej będziemy musieli sięgnąć do i tak nadwyrężonych już portfeli, możemy spodziewać się już jesienią. Ewelina Dernoga, Puls Dnia. Na koniec sprawdźmy, co w pogodzie, bo w prognozach długoterminowych widać oddech od upałów. Kiedy temperatury spadną, to sprawdzała dla Państwa Agnieszka Wolicka. Dobry wieczór Państwu. Te najbliższe godziny to bardzo ciekawa pogodowa zmiana. Pogodna noc z temperaturą 18 stopni powyżej zera w ciągu dnia. Przed południem 26-27 stopni, spadek temperatury już w południe, a w godzinach popołudniowych wartości jeszcze niższe, rzędu 24, potem 20 stopni Celsjusza. A więc najcieplej w pierwszej części dnia, pojawią się też chmury, mogą pojawić się przelotne opady deszczu, wiatr umiarkowany, powieje z północy, ciśnienie niestabilne na poziomie 1015 hektopaskali. No i kolejne
kolejne dni. Tutaj duży zwrot sytuacji pogodowej. W niedzielę słonecznie do 24 stopni. W poniedziałek więcej chmur, ale bardzo ciepło, od 16 do 30 stopni Celsjusza. We wtorek ponownie słoneczna aura i wysokie temperatury. 22 już o poranku, 27 w najcieplejszym momencie dnia. Wtorek to ostatni tak ciepły dzień w tym tygodniu, bo później od środy wyraźny spadek, no i ulga dla tych wszystkich, którzy zmęczeni są upałami. Dziękuję Państwu za to spotkanie z serwisem Meteo. Polecam, by być z nami w pełnych odsłonach serwisu. Do zobaczenia. W Pulsie Dnia to już wszystkie informacje. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego weekendu. Dobranoc.